Wiosna przed nami, przynajmniej takie są rokowania. Wielkanoc za nami i zostało nam trochę świątecznej rzeżuchy. Tak naprawdę rzeżuchę można sadzić przez cały rok, ponieważ zawiera bardzo dużo mikroelementów i witamin. Taka jest prawda. Potrzebujemy jej przede wszystkim na tak zwanym przednówku, czyli wtedy, kiedy powinny w ruch pójść nowalijki. To jest najzdrowsza nowalijka. Dlatego, bo wyhodowana w domu, bez pestycydów, bez herbicydów, bez różnych chemicznych dodatków. Zapraszamy zatem na wiosenny koktajl i twarożek. Na mleku sojowym. To znaczy napoju sojowym, ponieważ mleko jest chyba zarezerwowane dla produktów nabiałowych. Dla mnie białe, nieprzeźroczyste i delikatne jest mleko. Jakiekolwiek by nie było, czy roślinne, czy krowie, czy kozie, jest to mleko. I już. Nieprzeźroczyste, białe. To może być śnieg. Jak go stopisz, będzie przeźroczysty. Dawaj, robimy mleko. Jedziemy. Mamy tutaj ugotowaną soję, którą przygotowaliśmy wczoraj. Najpierw moczyliśmy ją przez przynajmniej 8 godzin. Później odlaliśmy wodę, przepłukaliśmy, zalaliśmy świeżą. I gotowaliśmy minimum pół godziny. Na malutkim ogniu, żeby za bardzo się nie gotowała. To jest taka mała ilość, która wystarczy nam na przygotowanie 1 litra mleka. A zatem odcedzamy ją. Wrzucamy przecedzoną soję do naczynia, w którym będziemy miksować. Najpierw wlewamy wodę. Mamy tutaj takie urządzenie, które pozwala zrobić niedużą ilość mleka sojowego, właśnie taką, którą potrzebujemy w domu. I to jest bardzo prosta metoda, ponieważ do tego sitka miksującego wrzucamy teraz namoczone i ugotowane ziarna soi. I teraz wystarczyłoby zmiksować te ziarna i mielibyśmy normalne mleko, ale my dzisiaj robimy koktajl i użyjemy do niego rzeżuchę. W związku z czym bierzemy nożyczki i kosimy nasz trawniczek. Rzeżucha ma bardzo dużo siarki, ma krzem, ma wszystkie potrzebne mikroelementy, żeby po zimie odbudować kondycję naszej skóry, włosów, paznokci, dlatego warto ją jadać. Poza tym ma bardzo charakterystyczny, intensywny aromat, który nam akurat bardzo odpowiada. Każdy oczywiście dodaje tyle rzeżuchy, ile lubi. Wystarczy już tylko zwykły blender, żeby zmiksować koktajl. Podczas takiego miksowania siła odśrodkowa wypycha mleko na zewnątrz sitka, pozostawiając w środku masę, którą za chwilę odcedzimy i będziemy mogli ją wykorzystać do różnych celów. Dzisiaj zrobimy z tego wegański twarożek. Bardzo pomocną rzeczą jest to, że sitko jest małe i podłużne, dzięki czemu łatwo miksują się wszelkie, nawet twarde ziarna. Jeszcze chwileczkę przemieszamy, żeby łatwiej odcedzić mleko z rzeżuchą. I teraz możemy przejść do wyciskania resztek płynu. Mamy tutaj taką zgrabną maczugę, która nam w tym pomoże. Mój twarożek nie może być taki suchy, zatem dodamy do niego mleka kokosowego, będzie bardziej tłusty. Oprócz mleka kokosowego trafia jeszcze sól i pieprz. A do mojego koktajlu przyniesiesz mi sok z ogórków kiszonych, który został po zjedzonych ogórkach. Koktajlu nie będzie trzeba pewnie dosalać, ponieważ wiadomo, sok z ogórków kiszonych jest słony. Twarożek musi być kwaśny i w tym wypadku zamiast soku z ogórków, który nadałby oczywiście inny smak, dodamy sok z cytryny. Oczywiście cytryny, pamiętajmy, wyparzajmy najpierw, ponieważ pochodzą z obcych krajów, przebyły długą podróż. Twarożek oczywiście można zjeść w takiej postaci, ale nasz wiosenny będzie jeszcze dodatkowo z rzodkiewką i pomidorem. Nie lubimy, jak się coś w kuchni marnuje. Tym razem zrobiliśmy z pozostałości mleka sojowego, czyli z okary, twarożek. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze można zrobić z pozostałości po mleku sojowym? Sprawdźcie tutaj. I gotowe. Wiosenny koktajl i wegański twarożek można serwować. Więcej, bo to samo zdrowie. Taki posiłek możemy zjeść spokojnie wieczorem, gdyż nie zawiera węglowodanów. Na przykład, gdy wracamy z siłowni po treningu. No tak, zatem duża porcja białka i mikroelementów. Smacznego i na zdrowie. Wasze zdrowie. W smaku trochę przypomina maślankę i jest pyszny. Twarożek też. Dokładne przepisy na wszystkie dania zawsze znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl.
Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi przepisami Atelier Smaku, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie oczywiście.